zwołania obrady, drodzy Państwo. Następna uchwała, którą przedstawi nam Pani Skarbnik, dotyczy właściwie dwie uchwały. Mogę na Pani przedstawić, ale zapraszam. Pierwsza uchwała, proszę Państwa, dotyczy zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy do finansowej powiatowi Czarnogórsko-Ścianeckiemu. Ja przypomnę, że jeszcze w 2014 roku podejmowaliście Państwo uchwałę na dokumentację budowlaną budowy chodnika przy drodze powiatowej w Kruczu, na której zabezpieczono dofinansowanie 15 tysięcy oraz na ścieżki rowerowo-spacerowe, również na dokumentację na terenie miasta Czarnkowa, gminy Czarnków i gminy Lubarz. I pierwotnie była tam kwota 65 tysięcy złotych. Później w sierpniu 2015 roku zmieniano tą uchwałę w kwestii dokumentacji na ścieżki, bo zmieniono dofinansowanie do kwoty 45 500 zł, aby następnie teraz tą uchwałą całkowicie jakby wycofać dofinansowanie na ścieżki, gdyż wpłynął wniosek zarządu powiatu Czarnkowsko-Ścianeckiego, że ten projekt nie będzie gotowy w 2015 roku i aby tę kwotę na projekt ścieżek zabezpieczyć w przyszłym roku, co oczywiście zrobimy w ramach autopoprawek. Natomiast w tym roku pozostaje dofinansowanie w zmienionej kwocie 9225 zł na wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Krucz. Projekt uchwały brzmi w ten sposób, że zmienia się paragraf pierwszy uchwały z 7 listopada w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi i otrzymuje brzmienie. Udziela się z budżetu gminy Lubarz w 2015 roku pomocy finansowej powiatowi Czarnkowsko-Ścianeckiemu w wysokości 9225 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę dróg, budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Klucz. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lubarz i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy Pani Poradni ma jakieś pytania do tej uchwały? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Druga uchwała dotyczy zmian w budżecie. Przedstawiano one były na komisjach, jednak w międzyczasie oczywiście w tym dniu, co komisja wpłynęła dotacja, chyba jedna, myślę, że ostatnia zresztą mojej wody, na dofinansowanie tutaj zasiłków stałych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W związku z tym zwiększą się dochody właśnie o kwotę i wydatki 8159 zł. Ta dotacja. Dalej ze zbycia składników majątkowych, czyli drewna z nowiny 1915 zł i z wynajmu sal, tutaj też doszło sołectwo Kamionka 312 zł, a przedstawiałam na komisjach, że sołectwo Sokołowo 95 zł. Dalej zmniejszenie dofinansowania z polsko-niemieckich współprac młodzieży, chodzi o wymianę młodzieży szosów, po rozliczeniu 760 zł mniej. To tyle w zakresie wydatków, przepraszam, dochodów, które zwiększają się teraz o kwotę 9721 zł. Dalsze zmiany tyczą się przeniesienia już limitów pomiędzy wydatkami, a to głównie zadania, o którym wcześniej wspomniałam, czyli wykonania dokumentacji budowlanej na ścieżki rowerowo-spacerowe. W związku z tym, że w tym roku mieliśmy takie zabezpieczenie 45 500 zł. A jak Państwo słyszeliście wcześniej, musimy je zabezpieczyć na przyszły rok. Wobec powyższego proponujemy zmniejszyć limit dofinansowania, a powiększyć limity na
na następujące zadania. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych 28 tysięcy, taka końcówka 50 tysięcy złotych. Dofinansowanie OSP w zakresie naprawy zbiornika na wodę w samochodzie strażackim dróg o 3 tysiące złotych. Zwiększyć również dotację dla przydomowych oczyszczalni ścieków o 4325 zł w celu jakby zrealizowania wniosków, które jeszcze wpłynęły w tym roku. Dalej na utwardzenie, przepraszam, na budowę chodnika w ulicy Miary w Lubaczu w związku z pomyłką wykonawcy i zrobieniem ponad 18, a prawie 19 metrów bieżących chodnika. Jest to koszt 4316 zł. Dalej na udział w utwardzeniu placu parkingowego przed budynkem banku i biblioteki 3700 zł. W zakresie sieci wodociągowej na ulicy Pożyczkowej chodzi o wykonanie hydrantu i koszt na ten cel 1100 zł. I na transport publiczny, gdzie mamy zabezpieczone 3,5 tysiąca do końca roku według szacunków będzie brakować jeszcze 1000 zł. I to jest rozdysponowanie w tym zakresie tych 45 tysięcy 500 zł. Macie Państwo również przedstawione zmiany w zakresie planu finansowego GOPS, które to są tylko przesunięcia wewnątrz jednostki, czyli wewnątrz rozdziałów, również w zakresie środków funduszu sołeckiego i do dyspozycji sołec na wnioski, które złożyły te jednostki pomocnicze, jak również zmiana dotacji w zakresie instytucji kultury z dotacji tak zwanej podmiotowej, czyli na działalność bieżącą, 20 tysięcy na zakupy inwestycyjne, czyli domek kempingowy. Czyli to się staje tutaj dotacja celowa do konkretnego już rozliczenia. Po zmianach, które przedstawiłam, projekt uchwały brzmi następująco. Na podstawie stosownych przepisów zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 9721 zł zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały, a załącznikiem 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o 9721 zł również. Po zmianach łączna kwota dochodów to 23 829 493 zł i 53 groszy. A łączna kwota wydatków to 24 389 53 zł. Dalsze tutaj już zmiany w budżecie przedstawione są w zakresie poszczególnych załączników, a więc przedstawione są wydatki majątkowe, które w tym momencie no, w związku z rozdysponowaniem tej kwoty 45 tysięcy 500 zł, one się zmniejszyły, bo to stanowiło wydatek majątkowy. Czyli do kwoty wydatki majątkowe mamy w tej chwili 1 947 272 zł 93 groszy. Zmiany w zakresie dotacji w związku z wprowadzeniem i takie wewnętrzne zmiany, które nie mają jakby tutaj przełożenia na wysokość. Niewykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lubacz, a życie z dniem podjęcia. Bardzo. Czy Państwo radni chcą zabrać głos w sprawie tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Dziękuję bardzo. Zwierzę to uchwałę. Kolejny punkt to interpelacje i zamierzenia rady. Bardzo proszę zostać pana Thank you.
Wszyscy radni, porządki prawne. Mam tylko parę drobnych spraw. Jedna to jest taka pytanie, ulica Widary, stoi transformator. Tu pan Wójt się powiedział i słusznie, że można pieniądze od elektryki ściągnąć za zajęcie jakiegoś tam pasa terenu gminy. Stoi transformator na środku chodnika i pytanie, czy za to gmina pobiera jakieś opłaty? I następne pytanie, czy można byłoby spowodować, żeby ten transformator był inaczej ustawiony, żeby ten chodnik był do chodzenia, a nie, że stoi na środku transformatu. Ulica Podgórna przy gimnazjum jest park i naprzeciwko przedszkola, tam są dwa miejsca dla inwalidów i tam na razie nie jest jeszcze tak źle, ale gałęzie już tak wracają w ten park, że jeszcze trochę to nie będzie można samochodu zaparkować, żeby nie porysać samochodu. Chciałem tu podziękować panu Wyrywie. Tydzień temu byłem na ulicy Wiśniowej na posesji pana Andrzeja Masiewskiego. Przyszła pani Pańczyk z prośbą, żebym pomógł, bo tam jest figura. Są cztery drzewa dębu i spadają liście. Pani Pańczyk we własnym zakresie ten chodnik posprzątała ładnie, tylko poprosiła, żeby zabrać liście. Po moim telefonie na drugi dzień przyjechała ekipa od pana Derwy i te liście zabrała. Cieszy mnie to, że z panem Hermanem rozmawiałem, że po komisji już są jakieś starania poczynione w sprawie zakupu tej strzyżawki do OSP Lubasz, która na pewno poprawi warunki straży pożarnej przy wjeździe do akcji gaśniczych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze z państwa radnych. Wnioskuję o ułatwienie wyjazdu ze stacji paliwowej Moja w Lubaszu. Wyjazd przy dużym nasileniu ruchu jest bardzo utrudniony z powodu małej widoczności na małą odległość od strony Lubasza. Widoczność od strony Lubasza utrudnia tablica z cenami paliw. Jeżeli od strony Szankowa ma się widoczność jest wolna, ogląda się w stronę Lubasza, pokazuje się samochód. Raz do przodu, raz do tyłu, bardzo trudno wyjechać, jeżeli jest większy ruch. Rozwiązaniem tego problemu może być kilka. Można zamontować lustra, które bardziej uwidoczni ruch pojazdów od strony Lubasza. Idealnie by było zrobić trzeci pas ruchu włączający i w stronę Czankowa, i w stronę Lubasza, też ułatwiając wyjazd ze strony wyjazdu z Pory, ale to jest duża inwestycja. Myślę, że jakaś komisja bezpieczeństwa w gminie powinna się zebrać, popatrzeć, pomyśleć i ten problem rozwiązać, żeby było jak najbezpieczniej. Dziękuję. Nie widzę. W takim razie przechodzimy do odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych. Wykaz tradycyjnie już państwo otrzymaliście. Czy ktoś z państwa radny chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. W takim razie proszę wolne wnioski i informacje. Ja bym chciała tutaj skorzystać w tym punkcie z okazji, podziękować pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz panu Sławkowi Magdzierzowi za zorganizowanie, właściwie przychylenie się do naszego wniosku dotyczącego zorganizowania zajęć na salach wiejskich, ponieważ nie wiem, czy z każdym na pewno sołtysi niektórych sołectw tutaj twierdzą, że odbywają się już takie zajęcia, między innymi są to zajęcia sportowe, które z tego co wiem, wczoraj taką informację otrzymałam, że prawie 200 osób kobiet i chyba mężczyzn również, bo w grupie też mężczyzn biorą udział, skupiają. Także bardzo dziękuję za to, że te zajęcia przeniosły się również na salę wiejską. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos? Ja w imieniu Komisji Rewizyjnej, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Rado, chciałbym przedstawić takie krótkie sprawozdanie odnośnie naszego posiedzenia, które było się wczoraj
i dokonaliśmy analizy i oceny pytań, wniosków, które na ostatniej radzie zostały zgłoszone. Były to takie zagadnienia jak dotyczące całokształtu reaktywacji Jeziora Dużego. Chodzi o wszystkie prace, które były wykonane od roku 2012 do 2015. Procedury obsady wolnego stanowiska pracy, w wyniku którego zatrudniona została pani Jana Helbich oraz kwestie jej wynagrodzenia. Prawidłowości podejmowanych czynności przy wydawaniu zarządzenia w sprawie regulaminu organizacji urzędu gminy. I czwarty punkt, udzielenie ulg, podatków, opłatach przedsiębiorcom w ostatnich 4 latach w naszej gminie. Nasza komisja po prostu przeanalizowała dokładnie dokumentację, wszystkie związane dokumenty z pracami związanymi z rekultywacją Jeziora Dużego od roku 2012 do 2015. I w latach 2012-2015 komisja nie dopatrzyła się uchybień. Problemy pojawiły się w roku 2014, gdy, Państwo wiadomo z jakich przyczyn, w naszej gminie nastąpił moment, że w czerwcu został po prostu odwołany wójt naszej gminy, a prace gdyby dalej zostały wykonane i nikt nie mógł podjąć decyzji w sprawie podpisania dalszej umowy czy dalszej jakiejś związek z profesorem, który dalej wykonywał swoje czynności, dokonał ten następny etap jak gdyby oczyszczania naszego jeziora, ale nie miał jak gdyby z urzędu gminy możliwości jak gdyby tego sprawdzenia i zweryfikacji. Problem również powstał w dalszym etapie, gdy został tutaj pełniący obowiązki pan Adam Górzyński i również nie podjął tego tematu, związek i rozwiązał problem sprawy tego właśnie naszego jeziora. W informacji, które tutaj dodaliśmy, profesor zwrócił się do pana właśnie pełniącego obowiązki o uregulowanie zaległości za wykonane prace, ale pan pełniący obowiązki wójt podpisał, że po prostu tą sprawę przekaże wójtowi, który będzie wybrany w wyborach i tą sprawę po prostu dalej będzie prowadził. Czyli jak gdyby scedował to na następnego wójta, który miał ten problem rozwiązać. Wójt po objęciu stanowiska spotkał się z profesorem w celu wyjaśnienia całej sprawy. W związku z tym, że nie było żadnej kontroli, że nie było właśnie możliwości sprawdzenia, czy faktycznie te roboty zostały wykonane, profesor nie otrzymał za wykonane prace żadnych pieniędzy. Po prostu nikt nie mógł tego poświadczyć, nikt w tym czasie tej pracy nie odebrał i urząd gminy, gmina nie poniosła w związku z tym żadnych jak gdyby wydatków. Ale jednak tutaj mamy obowiązek dbania o to jezioro, bo inaczej może stracić po prostu cały ten dbaj może zostać jak gdyby przerwany. I muszą być prowadzone badania, żeby czystość wód została zachowana. I aby zachować tą kontynuację, doszło do porozumienia z panem Podsiadłowskim i przeprowadził dalszy proces, który miał następnych etapów, czyli tak, wykonanie badań monitorowanych nad jeziorem, dalej wykonanie jesiennego reaktywacji fosforu oraz przeniesienie zabezpieczenia na okres zimowy aeratora, wykonanie prac konserwacyjnych przy tym aeratorze. Za te zadanie otrzymał w 2014 roku, w czwartym kwartale 10 tysięcy złotych i 15 tysięcy w roku 2015. Czyli cały koszt był już po tej renegocjacji umowy, jak gdyby 25 tysięcy. Czy co już przy planach, jakie były wstępnie na 45 tysięcy w budżecie na 2014 rok. Tutaj jest jedna kwestia, że w pierwszym okresie dokonano 2014 roku na kwotę 15
tysięcy złotych zapłacono za pierwszą część tej rekultywacji jeziora. Czyli problem był z drugą i z trzecią, które nie zostały uregulowane i które należało później już sobie podejrzenie. Całe szczęście, że zima była jaka była, że można było jeszcze w grudniu takie czynności wykonać. I 20 chyba grudnia zostały te prace dla jeziora wykonane i projekt został kontynuowany, że jest szansa, że pewność wręcz po prostu nie zostanie przerwany i w dalszym etapie może być realizowany. I z powyższego wniosku wynika, że wójt gminy Maciej Zgoda nie wydatkował żadnych środków za zaległe rzekomo prace w 2014 roku. Nie ma po prostu żadnych takich możliwości, żeby były dodatkowo przeznaczone poza tymi, które były zaplanowane, czy wręcz nawet zostały tych pieniędzy zbranych mniej. Czyli można powiedzieć, że jest jakaś oszczędność. Nie wiem, czy tutaj jakieś wątpliwości są. Wiadomo, że to jest dosyć poważny problem. Właśnie jeżeli była ta dyskontynuacja, że jeden wójt odwołany, drugi wójt przyjmował i na ciągłość gdyby była troszeczkę zatwiana, był okres chyba nie wiem, 1002, czy nie było w ogóle wójta i być może dlatego wyszły te jakieś nieścisłości, ale udało się według mnie dosyć dla chwili pozytywnie problem rozwiązać. Przede wszystkim jezioro cały czas jest kontynuowane, cały czas jest podpisana umowa z profesorem, który kontynuuje cały czas ten projekt. A mógł, jak gdyby w tym momencie, jeżeli został tak potraktowany, to po prostu nawet zrezygnował. Ale jednak widać, że człowiek jest na poziomie odpowiedzialny i podjął się dalszej pracy przy tym projekcie. A warunek jest taki, właśnie, żeby nie stracić tego projektu do 2018, musi być w jakiś sposób moderowane i sprawdzane, muszą być badania dokonywane. Na ten rok przeznaczone są pieniądze na między innymi na właśnie badanie czystości wody w zakresie aktywacji fosforu około 8000 i monitorowanie oraz 5000 w zakresie właśnie monitorowania, 8000 w zakresie robót dotyczących inaktywacji fosforu jeziora dużego. Sprawa następna to, jeżeli chodzi o stanowisko, procedurę obsady wolnego stanowiska pracy, w wyniku którego, który został zatrudniony pani Jana Helgi oraz kwestie jej wynagrodzenia. Komisja przeanalizowała zarządzenie wójta z 2015 roku numer 60 z dnia 16 czerwca 2015 oraz regulamin naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy, które również znajduje się na stronie BIP-u i regulamin wynagrodzenia pracowników w Urzędzie Gminy Lunarz. Komisja po przeanalizowaniu tych wszystkich dokumentów nie widzi żadnych uchybień, nie widzi żadnych niedociągnięć, uważa, że wszystko było zgodnie z regulaminami i zarządzeniem wójta. Konkurs odbył się, termin był zgłaszania do 29 czerwca. Wpłynęła jedna oferta, nie było kontrkandydata, jak gdyby. Zawsze jest w takim przypadku, że jest kilku test. W przypadku, jest jedna osoba, jest właśnie tylko rozmowa kwalifikacyjna. Ta rozmowa odbywa się w obecności pana wójta, pani sekretarz i pani skarbnik. Wynik rozmowy był pozytywny i od 6 czerwca pani została zatrudniona. Jeżeli chodzi o tam różnicę, nie wiem właśnie skąd to wyszło, to, że jest różnica w pensjach, są dane osobowe i jak w jakiś sposób ktoś dotarł do takich informacji. Wiem, że my takie dane nie mamy, my nie posiadamy takich, ale jeżeli nawet gdyby doszło do takiej sytuacji, zapoznaliśmy się z regulaminem wynagrodzenia w gminie i jest możliwość stosowania widełek. A poza tym tutaj u pani Liliany są dodatkowe trzy jak gdyby zakresy obowiązków. Doszedł obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi.
następne prowadzenie zagadnień związanych ze sportem oraz doradztwo i konsultacje z przedsiębiorcami. Jeżeli ktoś na przykład chce wystąpić w jakimś projekcie, w jakimś wniosek, to pani Lidiana gdyby dodatkowo można do niej przyjść i pomoże w wypełnieniu wyżej wniosku. A drugi wniosek właśnie dotyczyło to, że tylko kwestia, pan, który dotyczyła sprawa, tylko jakby miał promocję i pozyskanie środków, bez tych dodatkowych elementów. Również był zarzut taki odnośnie prawidłowości podejmowania czynności przy wydawaniu zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego urzędu gminy. Wystąpiliśmy do radcy prawnego, który nam przedstawił opinię, z która jednoznacznie wynika, że jest czynności były podejmowane prawidłowo, nie nastąpiło żadne naruszenie, że wszystko się odbyło zgodnie z prawem. Jest spowodowało to naruszenie dyscypliny budżetowej, spowodowało to zwiększenie kosztów dla urzędu, wręcz przeciwnie, jeszcze są, można powiedzieć, mniejsze kwoty, bo doszło do porozumienia między pracownikami, jak gdyby zostali oni co porozumienia stron przeniesieni na inne stanowiska. Z tego, gdyby gmina nie poniosła np. odprawy czy jakieś inne takie, które musiałaby w tym przypadku pomyśleć. Jeżeli chodzi o następną sprawę, to udzielenie ulg i podatka. Komisja zapoznała się z materiałami, wszystkimi tymi dokumentami, bo tego bardzo dużo trzeba było tam kilkanaście, więc sobie chyba około 10 segregatorów takich do 20 cm. I po dokładnej omówieniu przez pracownika gminy sprawa wygląda następująco. Jeżeli ktoś chce się ubiegać, musi złożyć wniosek o daną ulgę. Jeżeli jest niekompletna, pracownik urzędu sprawdza to. Jeżeli jest niekompletna, odsyła do uzupełnienia. Uzupełniona dopiero jest analizowana. I tak trafia do GOPS-u, czyli do opieki społecznej, która sprawdza sytuację materialną. Jeżeli ona nie budzi żadnych wątpliwości, dopiero wójt może jak gdyby sprawę rozstrzygnąć. O wszystkim tutaj decydował. Chodzi przede wszystkim o tam 12, 14, i o wszystkim decydował wójt, jak gdyby, tak? Nie było tutaj innej drogi. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to przedsiębiorcy musi przedstawić sytuację finansową firmy z czego ostatnich lat, tak zwany bilans, i na podstawie jest to zaświadczenie, czy nie korzystał z innych jeszcze jakichś dodatkowych środków do 200 tysięcy euro. Dopiero na tej podstawie wójt mógł udzielić może czy ulgi. Jak wyglądało to w latach 2011? Wniosków było 50, udzielono 45 ulg. Kwoty 8700 dla osób fizycznych, 332 tysiące dla osób prawnych. 2012 48 wniosków pozytywnie. 37, czyli decyzja o umorzeniu. 15 400, jeżeli chodzi o osoby fizyczne, 93,5 tysiąca, jeżeli chodzi o osoby prawne. 2013, 31 wniosków, 27 pozytywnych decyzji na kwotę 23 tysiące, jeżeli chodzi o osoby fizyczne, 136 tysięcy, jeżeli chodzi o osoby prawne. W 2014 było 10 wniosków, wydano dwie decyzje na kwotę 2,5 tysiąca. Czyli mamy drastyczny wzrost. I w tym roku mamy 7 wniosków, 2 pozytywne na kwotę 250 zł. Jeżeli chodzi to o firmy, to najwięcej korzystało tutaj zakłady Gowik Lubasz. Zuwim Brześno, czyli chodzi o pewną wiedzą, generację, zakład wodno-meliracyjny, Kółko Rolnicze Lubasz, Lubacel i Agrochol. Łączna kwota to 562 255 zł, 15 groszy. Jeżeli chodzi o tutaj właśnie ulgi odnośnie, jak mamy teraz tą sprawę załatwioną,
to wiecie Państwo, że obecnie mamy uchwałą Rady Gminy numer 14/101/15 z dnia 28 października wprowadzono zwolnienia podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, która obowiązuje na naszej gminie i z tej wtedy teraz można skorzystać. Czyli ta forma jak gdyby teraz może być zastąpiona przez tą się bardziej taką przejrzystą, transparentną, która jest dla wszystkich bardziej taka przejrzysta. Myślę, że to są takie podstawowe informacje. Wiem, że jeszcze będą następne sprawy, bo nie wszystkie do nas wpłynęły. Zajmiemy się na kolejne posiedzenie, które jeszcze planujemy w grudniu. Dziękuję. A jeszcze tu mam taki wniosek. Protokół tego znaczy jest sporządzony, jeszcze nie jest podpisany przez wszystkich członków. Mają oni czas na zapoznanie się z tym, czy mają jakieś uwagi do wniesienia. I wnioskuję to, żeby umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy lub, jeżeli nie, to w biuletynie informacyjnym gminy. Bo są takie informacje, które po prostu, żeby dotarły do, bo nie zawsze docierają do wszystkich. Po sesji wiadomo, każdy podatku sesji czyta, a informacje na stronie tutaj gminy jest do wszystkich. Ten protokół jeszcze z komisją, on już jest jakby wstępnie zaakceptowany, ale ostatecznie musi być podpisany, żeby ta forma została, żeby wtedy dostarczymy i prosimy o opublikowanie go na stronie urzędu. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś uwagi, pytania? Ktoś zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym wobec wyczerpania porządku zamykam obrady 15 sesji Rady Gminy i zapraszam na uroczystą sesję, która się odbędzie właśnie za tydzień 11 grudnia. Dziękuję bardzo, miłego popołudnia.